am Spider-Man. Jacho, witam wszystkich i sejki z tej strony. Dokładnie. Gołąbki nam tutaj trochę... O, czas, siedzę obok skrzynki? Siedzę niedaleko. Skrzynka! Lecimy na Mysterio, ale skrzynkę sobie też podniesiemy, jak już tu jesteśmy. Nice, jakie lądowanie. O to lądowanie mi chodziło ostatnio! Gdzie jest ta skrzynka? Na ziemi. Dziękuję. I idziemy w Mysteria! Zobaczymy, co tam się prezentuje w środku. Chwila. A to co takiego? Wygląda tajemniczo. Mysterium. Dam znać Milesowi. Ach, czyli jednak Miles. No dobra. Pomóc w czymś? Mysterium zainfekował jakiś wirus czy coś. W środku jest ktoś uwięziony. Jeśli doprowadzimy do przerwania programu, system się zresetuje. Tylko postaraj się nie zrobić sobie krzywdy. Jak mógłbym coś sobie zrobić, skoro to iluzja? Tego, przyjacielu, próbujemy się dowiedzieć. O! Pokonaj wszystkich wrogów. Poniżej minuty. No, zobaczymy. To może być łatwiejsze do zrobienia, jak już będziemy mieć wyższy poziom. A dzień dobry. Bawisz się w bohatera? Nie wiem, gdzie jestem! Pomocy! Spokojnie! Znajdę cię! Moje iluzje nigdy nie zginą! Ale ty tak! Spider-Manie, co tam widzisz? Kilku łotrów, w tym Mysterio! Wiem, że to zabrzmi dziwnie, ale Cole i ja sądzimy, że tego niecnego Mysterio stworzył ten, kto wypaczył nasze Mysteria. Próbuje mi zaszkodzić, wykorzystując iluzję do dręczenia niewinnych ludzi. Sądzimy, że nie jeśli mogę się wbić na górę. Anomalię, będziemy mogli uwolnić zakładnika. A poza tym, im skuteczniej się rozprawisz z tymi anomaliami, tym szybciej się przekonamy, co poszło. Czemu nie, nie mogę? Dlaczego? Czyli mam poprawiać kod, walcząc z tymi dziwnymi kolesiami? No dobra. Postaraj się nie zakrwawić całego Mysterio. 20. No dobra. 20 w minutę. Będzie ciężko. Tak, chyba wrócimy tutaj, jak będziemy mieć więcej umiejętności rozwiniętych. No zostaw go, on już leży. Daję ci słowo, że ten trujący gaz nie jest iluzją. Czas ucieka, Spider-Manie. Oj. Jaka muzyka? Łatwo powiedzieć, że się... O! Dobra. Nie powtarzajmy tego. Lubisz? Ło! Życie! Może i jestem iluzją, ale ból jest prawdziwy! Tu jesteś. Chyba się udało. Twój sukces jest chwilowy. Myślałam, że już po mnie. Już dobrze, to koniec. Na razie mamy dość danych.
Możesz spróbować jeszcze raz, jeśli masz czas. Innym razem. Okej, okay, uciekaj stąd. Zrobimy sobie te zadania. Dziennik... O! Poznaj ekipę. Wszystko po kolei. Trzeba przygotować prezentację dla inwestorów. Czekaj, Cole, kręcisz to? Tak, nagrywa się. Nie rozumiem, dlaczego musimy to nagrywać. Bo pewnego dnia wszyscy będziemy sławni, a nasi fani będą chcieli zapuścić żurawia za kulisy. Dobra. Co do prezentacji, to mogę opracować prototypową iluzję, która rzuci was na kolana. Świetny pomysł. Musimy też wymyślić nazwę dla naszych atrakcji. A może... Misteria? Nie, nie, nie. Zdecydowanie nie będziemy używać żadnej nazwy, która w jakikolwiek sposób jest związana z Misterio. Ludzie i tak będą ci mówić Misterio. Czy tego chcesz, czy nie? Ale ja już nie jestem Misterio! Jestem Quentin Beck. Mistrz iluzji! Beck nie chciał już być zły. Dobrze, że tak zdecydował. I komentarz fajny. Dobra, myślę, że do tego skoczymy jednak, jak ulepszymy sobie umiejętności, żebyśmy mieli więcej, wiecie, no miejsca do popisu i w ogóle. Dobra, chciałam porozwijać troszkę... właśnie, nasze umiejętności tutaj. Wybicie się i grzmotnięcie. Przytrzymaj X w pobliżu przeciwnika w powietrzu, aby odbić się od niego i cisnąć nim o ziemię. Ho, ho, ho. Gadżety. Czy możemy was troszkę ulepszyć? Co ty masz następne? Zwiększa liczbę pocisków wystrzeliwanych w jednej salwie. A to? To chcieliśmy sobie w ogóle zrobić. Nareszcie. Po trafieniu rykoszetującą siecią przeciwnicy zostają odrzuceni dalej w tył. No dobra. Zwiększa maksymalną liczbę strzałów o 1. Żetonów bohatera nie ma. A tu w ogóle nie ulepszyłam jeszcze. A bo to jest odrzut. Przeciwnicy w zasięgu eksplozji upuszczają broń. Okej, okay, fajnie. Zwiększa maksymalną liczbę strzałów z promień wybuchu. Nieźle, nieźle. Umiejętności. A bo się odblokowało, dobra. Kostiumy. Kostiumy też sobie musimy odblokowywać, jeżeli chcemy zdobyć osiągnięcie. Jak się składa. Części sprzętu mamy sporo, bo to są skrzynki, będziemy ich szukać jeszcze więcej. Będę ich szukać prawdopodobnie poza nagraniami. Ale przebrałabym się Milesem, taki był tylko tutaj wskok w ten. Ja lubię grać tym standardowym strojem, bądź tym Scottem. Peterowy taki. Niech będzie. Peter no zostaje na razie, żebyśmy byli tak... W sumie, póki biegamy poza fabularę, możemy sobie wybrać inny. Któryś mi się tu podobał. Scarlet. Iron Spider weźmiemy sobie. Zobaczymy, jakie są. Zostaniemy na razie przy Iron. Sorry. Znalazłeś jeden z naszych dzienników. Betsy była bardzo zaangażowana w ten projekt. Niestety w innych misteriach w mieście utknęło jeszcze więcej ludzi. Musimy odkryć, kto za tym stoi i wymierzyć mu karę. Ta cała sprawa z Misterium jest podejrzana. Ale jeśli tam są uwięzieni ludzie, muszę im pomóc. I dowiedzieć się, o co naprawdę chodzi. No właśnie. Słowo klucz, naprawdę. Wrócimy tu jeszcze kiedyś. Zrobimy sobie tak. To jest główne zadanie. Kłopoty z graffiti. Przelecimy tam szybką podróżą, ale po drodze może Prowlera. Tu nie mam szybkiej podróży. Tu nie mam też. Żadnych nie mam? Żadnych nie mam. Ale tutaj mam. Hehehe. Zaraz obok głównego zadania fabularnego tak w ogóle. Czułem, jakbym przeleciał przez... Leciałem w górę, w dół, na boki. Może nawet zwymiotowałem i... Może narobiłem w gacie. Wpadłeś do studzienki?
Nie, nie, one są mniejsze, zakryte. Te były większe, świecące, latające i przenosiły mnie w różne miejsca. Właśnie, poczułem te wyglądasz! Wiemy chyba, o jakie przejścia mu chodzi. O nie. Dziękuję i przepraszam, że wam tam przerwałam, ale... O nie. Flowers. Ponoć zdewastowano twój sklep. Tak, okropieństwo. Na szczęście ktoś inny to przemalował. Drobiazgowe dzieło. Nie spotkało mnie nic lepszego. Interes ruszył z kopyta. Nie, wystrzelił jak rakieta. Ale piękne. A autorowi przekaż podziękowania. Właśnie idzie. Sam jej podziękuj. Hejli, tak, dziękuję pani za pomoc. Ojej! No, kto by się spodziewał. Jak włączamy Spidey Sensy, to mamy kwiatek nad głową. A nie, kwiatek nad głową. A nie, mamy kwiatek nad głową. Przechodzimy na czerwonym, ale to nieważne, nikt nie widział. Zajęty z tyłu. Z tyłu sklepu, no dobra. Wandale. Będziemy nią malować? Potrząśnij kontrolerem lub porusz analogiem, by wstrząsnąć puszką ze sprayem. Oj. Okej. Niebieski. Tam było lekko naciśnienie. Tam przedtem przeklikałam, także ja dziękuję. Fajne. O, tam jest więcej. Nie umiemy skakać. Ale za to mamy mapę. A, chyba, że możemy przejść przez płot. Pozwolą nam? O, troszeczkę tak. Nawet są ślady na ziemi. Patrzcie. Nie widziałam tego graffiti stamtąd. A, chyba, że dopiero będzie nam pokazywać. Jaka cisza przyjemna. Dobra, niebieski. Biały. Rozumiem, że w kolejności od góry do dołu, tak? Kolory nam się pokazują. Chodzi po mieście i szpreja po ścianach, no. Różowy! Ciekawe, czy można źle namalować i coś innego tu wyjdzie. Ładne. O! Co ja widzę? Jak się tam dostać? Z tamtej strony chyba. Kot tam śpi! Łamie się. Ło, co z tą deską było nie tak? Uciekł. A to kot. Dostał zabawkę? Ukradł i uciekł?
Co to jest takie kolorowe strasznie? O! Miał, miał, miał. Miał, miał, miał. Dobra, gra ma w tym momencie ode mnie 11 na 10. Już miała z kotem Spider-Man Otio, ale teraz ma 11 na 10. Mieszkasz tam gdzieś? Albo sobie pójdzie. Nie w tym kierunku. Ja tu nie przejdę. Aha, dobra, rozumiem. Zrobi się podłoga z daszku. Tak jest. A kotek, rozumiem, uciekł? Uciekł zdecydowanie. Wrócił do siebie. Dun, 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 dun. Tam jest! Tam jest! To jest kotek? No jeżeli ta się załamie, to już będzie masakra. Poważnie. To tutaj sobie mieszkasz. Ojej! Aparat! Aparat! A jak się przytula do niego. Ojejku. Koty lubią Spidermana. Dobra, co dalej? Wizyt. Jak się rzuciła? Już prawie tam dobiegliśmy. Dobra. Może ja to powinnam na głos czytać, aby tak was zostawiłam. Nie, poczytacie sobie. Nie chcę dłużej tkwić w miejscu. No toście poczytali. Przecież te kwiatki... Nie, przecież nie tkwisz w miejscu. Musisz tylko przestać zawracać. Pokaż mi, co chcesz zrobić. Dotrzyjmy tam razem. O ile kolorków. Widzę, że zamieniamy. Fajna taka puszka, w której są wszystkie kolory. Potrząśniesz trochę i się zmienia. Nią. Nią. Ciekawe to zrobili, że tu jest tak jakby, powiedzmy, świat, jaki słyszy Hayley. Hayley! Mam dołączyć do twojego kółka artystycznego? Zawiążmy koalicję. Każdy czasem potrzebuje wsparcia. Zajrzysz we wtorek? Chyba kręci głową, że nie. Przecież nawet mnie nie znasz. Jak wszyscy online. Ale widziałam, co potrafisz. Jestem Kyla. Hayley, to do zobaczenia? Wow.
Jesteś niesamowita. Wiesz o tym? Czekaj, czekaj, czekaj. Myślałem, że kupowałaś tu dla nich kwiatki. Ciekawe, czy wysyłają. Może sami dowieziemy, co? Pewnie tak. O, jaka kolejka. I wysłane. Okej. Poszło. Oby dzieciakom spodobał się bukiet jesienny blask. Jesienny blask. Kłopot z graffiti ukończono. Fajnie. Czy ktoś do nas w tej sprawie zadzwoni? Gdzie mój pająk jest? Pająk, gdzie jesteś? Na górze. Mamy skrzynkę i pająka tutaj. Fajnie. Od razu muzyka i efekty i wszystko. Tu jest. Nie jesteś złodziejaszkiem, co? Black Cat Noir. Ojej. Dobrze. Pozbieramy sobie wszystkie. A, bo one nie zostają na mapie. A my dzisiaj... Wczoraj, ostatnio, całego live'a praktycznie przelecieliśmy. Mówię, nie, bierzemy pająków, są na mapie, będziemy je zbierać na odcinkach. No to... Chyba się myliłam. Tak, coś czuję. To ta większa skrzynka. Jedna z tych skrzynek była, zobaczycie na zapisie, jak ktoś nie widział, polecam. Była... Tak jakby pułapką. Pojawili się źli ludzie. Muszę sprawdzić na zapisie, która to była skrzynka, bo nie dało się jej podnieść później, a ona tam wisiała jako skrzynka, więc trzeba będzie sprawdzić. Dobra, skrzyneczki będę zbierać poza nagraniem, ale pająki chętnie jak najbardziej pozbieram. A propos, nie ma ich w sumie, ja wiadomo, jak dużo. Założę się, że Pit chciałby tak wyglądać. Ojej! Scarlet Spider. Ja wiem, co chciałam sprawdzić. Jestem na mapie i jak ja się tu bujam w sumie. Poza mapę, zaraz mnie wygonią. No właśnie. Rozmowa z Hayley Cooper z zamianą tekstu na mowę. Dzieci w szpitalu były zachwycone kwiatami. Dzięki, Miles. Chwila! Skąd wiesz, że to ja? Były podpisane jako zamówienie dla muzykanta. Łatwo się domyślić. O, wiesz, podoba mi się to, co dla nich robisz. To naprawdę super. Dzięki. To ty jesteś super. Na razie, muzykancie. Zgłodniałam, w sumie zjadłabym coś. No, wyłączyłam komentarz, o nie. Anti-Electro Spider-Man. Ciekawe, czy znowu zepsułam komentarz. Przez to, że przeklikałam za szybko. No cóż. Spider, pająki! Widzicie, ile tych skrzynek tu jest? I nic dziwnego, musi być ich dużo. Bo stroje też wymagają... ich ku ulepszeniu. Miu. O, pająk. A propos. On tam chyba lata. Latasz czy siedzisz? Siedzi. Wujek jest na emeryturze, ale spodobałby mu się.
Hej, mam nowe informacje o tych tajemniczych botach. Sygnał dochodzi z miejsca oddalonego o miliony kilometrów stąd. Znaczy z kosmosu? Nie. Pewnie zmieniają położenie czy coś. Tak. Myślę, że dam radę namierzyć źródło, jeśli znajdziesz ich więcej. Ktokolwiek za tym stoi, chcę mu uścisnąć dłoń. Sprawdźmy sobie tego pająka, jak wygląda z bliska. Prowlerowy pająk. Patrzcie, ile tych pająków jest do zabrania. Dobra. Skrytka. Maska wykryła skrytkę prowlera w pobliżu. Tam jest. Jak dojdziemy do tego momentu, to on tak mocniej przeskakuje wtedy, tak w ogóle. Sieć utrzyma koło w miejscu. Dobra, a samo wejście w sobie jest gdzie? A, tu jest kolejne. No. Nie ukryjesz się. Teraz będzie. Za każdym razem. Gdzie lecimy dalej? Polecimy sobie w dół. Na południe, powiedzmy. Cześć, Miles. Dostałem powiadomienie ze skrytki przy starym mieszkaniu. Mieszkałeś w tym penthouse'ie? Na początku działalności jako prowler, kiedy robiłem dla Fiska. Fisk? Tak, wiem. Do dziś pamiętam, jak dostałem klucze. Tak bardzo chciałem zaimponować mojemu starszemu bratu. Ale było mu wstyd, bo wiedział, skąd je mam. Cokolwiek wtedy czuł, tata zawsze cię kochał. Wielkie dzięki, chłopcze. Może kiedyś w to uwierzę. Wciąż nie wiem wielu rzeczy o wujku Aronie i tacie. Ciekawe, jakie jeszcze mieli przygody. No nie. Jaka słodka mordka. Penny Parker, co za serduszko, jeju! O, love it. Wspaniały. Czy to są naklejki? No właśnie. To są naklejki. Genialne. Dobra, żałuję teraz, że nie zbierałam ich na live jednak. A propos, tu kolejny jest. Oj. Czy ten Spiderbot chce mnie nastraszyć? Najlepszy. O, kolejny? No tak, jak jest ich tak strasznie dużo. Nazywasz się Quentin Beck, tak? No właśnie. Mysterio! O, jaką ma czachę w środku. Nawet Homerana sobie tu zebraliśmy, wiecie? Nie wiedziałam jak, ale odgadliśmy. Stosunkowo szybko. Wybaczcie, nie gram w baseball, nigdy nie miałam okazji. Jest bardzo niepopularny w Polsce sport, więc... Wiecie, w co się gra w Polsce na WF-ie. W piłę! Za każdym razem. Graliśmy trochę w kosza i w siatkę, ale w piłę przede wszystkim. To nie jest problemem, bo ja w piłę lubię grać, ale dziewczyny nie mają za bardzo na etapie szkoły przyszłości w tym zestawie. Może teraz, na pewno nie 20 lat temu. Ten też siedzi pod spodem? Chyba twój. Do kolekcji. Wystrzałowy. Ha, nieźle. O, awans, dziękuję. Uii.
One wydają w sumie bardzo wyraźny sygnał, bardzo daleko nawet, to jest fajne. No ale trzeba się pobujać po mieście. Żeby je znaleźć. No dobra, z tej strony miasta chyba tyle. Proponuję pobiegać jeszcze stąd. I ruszyć w tym kierunku na przykład. Mamy chyba do... tak, do finansowej. Mamy szybką podróż? Uii! Powiem wam, że bieganie za tymi pająkami jest stosunkowo przyjemne. Ja lubię się bujać po mieście, to dlatego. Mam nadzieję, że wam się to też ogląda jakoś ciekawie. Ciekawe pytanie miałam na live. MJ czy Spider-Gwen? Problem polega na tym, że MJ znam o wiele lepiej, a ze Spider-Gwen właściwie chyba niczego nie kojarzę. Nie czytałam ani nie oglądałam. No dobra, tego jednego Spider-Mana, wiecie, tego z tego drugiego tam. Z tym drugim Spider-Manem. A to niby co? O, Spider-Chrum, Spider-Chrum. Nie tak. Spider-Chrum. Fajny ten Spider, ale nosek ma świetny. Niu. Wow, między budynkami. Jest jeszcze osiągnięcie za przelecenie tutaj z dzielnicy finansowej, tam na drugą stronę mapy, prawie na koniec. Wydaje mi się, że to nie będzie takie proste. Próbowaliśmy na live 2 razy. Nie wyszło. Do tego. Będę to próbować robić poza nagraniami i... może się uda. Mysterio. W sumie fajnie byłoby może dokończyć. Dokończmy sobie dzisiaj Sandmana, bo ile zostały te 2 paski tak naprawdę tutaj? Czuję, że tak. Zmienimy sobie na Petera. Cześć, Miles. Zobaczymy, czy zaakceptują Petera do tych zadań. Prowler tu jest zaraz obok, ale nas wrzucili. Peter! Yuppie! W końcu nim zapomnimy, jak nie będziemy tego robić. Czy to piaskowy kryształ? Są dosłownie wszędzie! No. No nie wchodzą jeszcze. Dziękuję państwu za przybycie! Dziś opowiem, jak mieć piasek dosłownie wszędzie! Zafunduję wam piaskowanie! Jaki żart! A tu się da skądś ściągnąć wodę? Zazwyczaj blisko nich często się da. Yeah. Załatwieni. A piaskowy kryształ jest mój. Budzę się w jakimś lochu. Dookoła mnóstwo pustych cel. Ale ciebie nie ma. Czy nic ci nie grozi? Marco musiał czuć się bezsilny. Był uwięziony. Nie wiedział, gdzie jest jego córka. Twarz. No już prawie. Została jeszcze chyba tylko ona. Dobra, mapa. Szybka podróż jest naprawdę fajna w tej grze. Poprzedniej też była, ale trzeba było dolecieć do konkretnego miejsca. Tutaj można gdziekolwiek. Zaczynajmy! Właśnie, co robi ten?
Ale ładuje. Pilnują go z całych sił. To prawda. Pilnują go bardzo dobrze. O, poczuł. On chyba też. Czy tego z tyłu nie zapało? Zróbmy sobie wykończenie na koniec. Yeah! Kryształ jest bezpieczny. Tu było dużo wody. Ich szef ma niedługo przyjść. I chce się ze mną spotkać. Nie zamierzam czekać. Przepraszam, że muszę złamać obietnicę, Kimio. Zniszczę to miasto, żeby cię znaleźć. Marco bał się, że ludzie Cravena skrzywdzili jego córkę. Dlatego wpadł w szał. Dobra, MJ, telefon może od ciebie będzie tym razem... A, jeszcze jedna. Nie wiem, gdzie brakuje. Ale w sumie... Jeszcze jedna? A, na pewno nie na mapie. Na pewno nie na mapie. Czekam na telefon. MJ. Halo, halo. Marco nie miał szans znaleźć córki. Muszę się upewnić, że jest bezpieczna. Może kolejny kryształ będzie w miejscu, gdzie pamięć Marco się roztrzaskała. No teraz dla niej. Wujek Aaron ukrył sprzęt przy stadionie? Zmieniłam sobie na Milesa, żeby właśnie tutaj Prowlera zrobić. I z jakiegoś powodu striggerowało to. Tu gdzieś? Okej. Ta rura wskaże mi skrytkę. Rura. Generator? Chyba musi coś zasilać. Kolejny generator. Sprawdźmy, dokąd prowadzi. O! Chyba jest problem z prądem. Moje sieci z łatwością przewodzą prąd. Naprawiamy! Poprawię, powiedzmy. Ach. Trafiło wreszcie? Chyba trafił. Tam jest kolejne. I skrytka otwarta. Wow. To jest dopiero skrytka. Co ty tam popijasz? Telefon? O, znalazłeś skrytkę przy stadionie. To moja ulubiona. Jak to? Powiedzmy, że miałem swój Nowy Jork, o którym nikt nie wiedział. Podpinałem się do stadionowego systemu i oglądałem mecze za pośrednictwem maski. Że co? Nie gadaj! Jakbym siedział przy parkiecie zupełnie za friko. Może wykorzystamy tę zniżkę Prowlera? Chociaż... W trakcie sezonu? Nic z tego, Miles. Musimy bulić jak wszyscy inni. Ale Torchersi znów grają dobrze.
Dobra, na zadanie z Marko lecimy w kolejnym odcinku, a teraz dzięki za wspólną grę. Życzę dobrej nocy i dnia i trzymajcie się ciepło. Jaho! Do kolekcji. Klasyczny Mysterio. No to teraz dzięki za wspólną grę. Życzę dobrej nocy i dnia. Trzymajcie się ciepło. Jaho!